Taki typ, co myślał, że obecna baba to będzie przyszła żona, nie chciał słuchać o jej wadach. Z ziomkami nie gadał, ona w końcu odeszła. On z kuplami nadal, ale pozostał niesmak. Teraz z innej beczki, bulwary, nocy, środek. By uniknąć sprzeczki, wyszła sama nad wodę. Fajny chłopak chciał się dosiąść, to wyraziła zgodę. Teraz sztywna jak posąg i zimna jak wiadro z lodem. Ostatni przykład, historia zwykła. Wzorowy gość, jego pasją była siłka. Wszyscy dookoła byli zdumieni wielce, kiedy wyszło, że się kuje, przed 30 padł na serce. Pierwszy typ nie ufał tym, co znał ich lata. Druga sztunia nie myślała, że ten but mógł ją napaść. Trzeci przymykał oko na możliwą zapaść i tylko jeden z nich na otwarcie oczu macza. Tutaj życie nie oszczędza, my to wiemy na 100%. Ja tu żyję całym sobą, drugi żyje całym nosem. Ziomek, popatrz na menela, który kima tu przy drodze. Chcesz to podbij i zapytaj, czym jest pasmo niepowodzeń. Pewnie powie, że zamulił, sam dokładnie nie wie kiedy. Zimna flacha, co dziś manga i pół litry znów na zeszyt. Może proste, lecz prawdziwe, bo tak dzieje się niestety. Tutaj świetnie prosperują osiedlowe nocne sklepy. Przecież warto żyć, coś osiągnąć, być szczęśliwy. Można zostać kim i być dalej na ulicy. Tutaj nic nie koliduje, nie widzę ku temu przyczyn. Sam się bardzo z tego cieszę, kiedy ziomuś bułę liczy. Przecież wszystko jest dla ludzi, każde miejsce da się zwiedzić. Bez zbędnego pierdolenia, nie ma co na dupie siedzieć. Ty sam sobie decydujesz, czy ci w życiu się powiedzie. Kiedy mówisz, nie jest źle, pamiętaj, może być lepiej.